Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj przechodzimy do wyników konkursu między innymi i później przejdziemy sobie do podsumowania pierwszego tygodnia sierpnia, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy od razu do losowania, bo wiem, że to pewnie większość z Was bardzo, ale to bardzo, bardzo interesuje, więc nie będę zostawiała tego na koniec, po prostu pójdziemy od razu. Jeszcze chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za tak piękny odzew pod ostatnim moim filmem z tym konkursem. Wzięło udział ponad 100 osób. Naprawdę, jak czytałam te komentarze w drodze do Stegny, jak żeśmy jechali, to powiem Wam, że po prostu płakałam w samochodzie, więc cudownie jesteście i się bardzo cieszę, że tutaj jesteście. I jeszcze przed losowaniem mogę Wam powiedzieć, że to nie był, to był pierwszy, ale na pewno nie jest ostatni konkurs, dlatego że szykuję dla Was już drugi i będzie on na 1500 obserwacji, więc zachęcam do obserwacji, do subskrypcji, żeby móc wziąć udział właśnie w następnym konkursie, bo wiadomo, że większość osób niestety nie uda się dzisiaj wygrać, ale wierzę, że przy kolejnych okazjach na pewno się to uda. Więc razem z moją świnką, świeczkami zaczynamy, słuchajcie, losowanie. I tak, tutaj mam trzy pojemniczki, które sugerują nam miejsca. Jak możecie zobaczyć, największa ilość osób zagłosowała za zestawem numer 1, co w sumie się nie dziwiłam, bo był on bogaty. Więc teraz tak, ja wysypuję numer 1 tutaj przed siebie. I żeby było wszystko sprawiedliwie, to będziemy teraz tutaj tak wszystkie, słuchajcie, karteczki ładnie ruszamy, żeby nie było, że ktoś będzie pominięty. Wszystko, wszystko, wszystko. Proszę bardzo. Okej, tutaj nic nie ma. Dobra, nic nie ma. Zamykam oczy dla osób, które mi nie wierzą. No to sorry, musicie mi uwierzyć, że zamykam oczy. Teraz losujemy osobę, która wygrała zestaw numer 1. I uwaga, mamy tutaj Agnieszka Boryczka 9906. To jest dziewczyna, która zajęła pierwsze miejsce. Ja się odezwę w komentarzu. A jeśli to, kochana, oglądasz, to zapraszam w wiadomości prywatne na Instagrama lub na Facebooka. Nazywam się tak samo jak tutaj, więc zapraszam tam. Podlinkuję Wam to w opisie tutaj na YouTubie, więc Agnieszkę serdecznie zapraszam w wiadomości prywatnej i gratulujemy jej pierwszego miejsca, w sensie wygranego pierwszego zestawu. Ja sobie tutaj Agę zostawię z boku, a wszystkie inne wkładam, słuchajcie, kochani, tutaj. Tu jeszcze coś wpadło z tyłu. Dobra. Czyli tak. Numerek 1, zestaw numer 1 był. Teraz przechodzimy do zestawu numer 2. I teraz mamy tutaj zestaw numer 2. Tutaj jest troszeczkę większa szansa, ponieważ tutaj było trochę mniej osób, wzięło w nim udział, więc jest większa szansa na wygraną. Bo w zestawie numer 1 wzięło bardzo dużo osób udział. Dobra. Wszystkimi karteczkami, słuchajcie, ruszamy. Dobrze, i teraz tak, zamykam oczka. I żeby nie było, że właśnie mam otwarte, to mam zamknięte, więc żeby nie było. Dobra, mamy karteczkę. I mamy tutaj Angelika Woźniak, 1103. Numerek 2 wygrywa Angelika Woźniak, 1103. Więc zapraszam Angelikę, wiadomości prywatne na Facebooka albo na Instagrama i zestaw numerek 2 leci do Angeliki. Więc tutaj odkładamy, proszę bardzo, proszę bardzo. Więc teraz tak, wkładamy tutaj wszystkie inne karteczki i przechodzimy już do zestawu numer 3. Tutaj mamy zestaw numer 3, czyli coś, co lubię bardzo, czyli zdrabki. Więc losujemy, słuchajcie, ja sobie mieszam, żeby nikt nie był poszkodowany, więc sobie wszystko jeszcze ładnie rozmieszamy. Dobra, przy okazji zamykam oczy. Jak niektóre karteczki się otwierają, to sorry, ale musicie mi uwierzyć, że nie patrzę. Dobra. Okej. Mieszamy. I mamy tutaj jedną karteczkę, proszę bardzo.
I osobą, która wygrała numer trzeci zestaw jest Doris Lover Log numer 3. Więc zapraszam Doris w wiadomości prywatne na Instagrama lub wiadomości prywatne na Facebooka, abym mogła wysłać jej ten tutaj oto piękny zestaw numer 3. Więc wszystkim dziewczynom, które aktualnie wygrały, powtórzę jeszcze raz. Mamy tutaj na pierwsze miejsce zajęła Agnieszka. W pierwszym sensie zestaw numer 1 wzięła Agnieszka. Zestaw numer 2 ma Angelika i zestaw numer 3 ma Doris. Więc wszystkie dziewczyny, bardzo Wam serdecznie gratuluję wygranej. Proszę się odezwać do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagrama lub w wiadomościach prywatnych na TikToka, Boże, na Facebooka, tak już od TikToku człowiek myśli. Ja się tutaj do Was pod komentarzami odezwę, że wygrałyście, więc zapraszam właśnie jeszcze do mnie wiadomości prywatne, dlatego że no niestety albo stety, ale, no, ale nie znam Was, więc musicie do mnie napisać. Więc to są trzy dziewczyny, które wygrały u mnie moje produkty. Reszta osób, która wzięła udział, ale niestety jej się nie udała. Kochani, proszę się nie martwić, nie poddawać, dlatego że już niebawem będzie kolejny konkurs, więc kolejne osoby będą mogły w nim wziąć udział i będę trzymać mocno, mocno kciuki, żeby wszystkim się za jakiś czas poudawało wygrać tym, którzy biorą udział. Myślę, że to nie będzie ostatni konkurs. Bardzo mi się te konkursy spodobały, więc stwierdziłam, że będę robiła je częściej. Zachęcam również, żebyście wpadali na mojego Instagrama i na mojego TikToka, bo tam również będą konkursy osobne, więc zachęcam do obserwacji tam na tych platformach, bo również tam będzie można brać udział w konkursach, więc jeśli chodzi o konkurs, to by było na tyle. To by było, słuchajcie, moi drodzy, na tyle. I teraz przechodzimy do podsumowania pierwszego tygodnia sierpnia, tego, który był przed naszym wyjazdem. Więc zmieniam tutaj Wam ekran, obrazek i za chwileczkę do Was przychodzę. Dobra, więc jeśli chodzi o pierwszy tydzień, no to tutaj mamy nasz segregator. Wygląda on mniej więcej w taki sposób. Pierwszy tydzień miał mieć zaplanowane 500 zł. I finalnie wyszło 263 zł. Wyszło finalnie 263 zł, ale i tak w sumie tutaj poszło więcej, dlatego że w kopercie pieniążków żadnych nie zostało. Mi się udało tylko zweryfikować, że tak to wyglądało. Tyle mi się udało tutaj zapisać. Więc teraz sobie weźmiemy i to przepiszemy tutaj w tabelkę naszą cudowną. Ja sobie tu położę segregator. Za światło wybaczcie mi dzisiaj, ale nie ma za bardzo pogody. I tak, jeśli chodzi o pierwszy tydzień, to były papieroski. Papierosy tutaj było 23 zł i 49 groszy. Dalej było jedzenie. I to jedzenie, moi drodzy, wyniosło 75,21 dodać 23,97 i tutaj wyszło 99,18 zł. Jeszcze na pewno było paliwo. I tutaj była stówka. Więc mamy tak, 100 dodać 23,49, czyli teoretycznie 23,49 dodać 99,18
dodać właśnie stówkę, no to wychodzi jakieś 222 zł 63 67 groszy. Nie wiem jakim cudem mi tutaj wyszło ponad 200 zł, ale się śmieję, że chyba mnie łajska fantazja tutaj nachodziła, jak ja pisałam tu w tej kolumnie. No ale nic, ogólnie reasumując, tutaj wpiszemy, że tyle i tyle wyszło, 222 zł i 67 groszy, ale tutaj nie wpiszemy nic, dlatego że nic nie odłożyliśmy z tego tygodnia. Ogólnie kasę mam już rozłożoną, jeśli chodzi o inne tygodnie, więc tutaj już w tygodniu numer 3 pieniądze są, w tygodniu numer 4 również kasa jest, więc po prostu wszystkie pieniądze już zostały, wiecie, porozdysponowane, więc no nie wiem, coś się stało z tymi pieniążkami, gdzieś poszły, ale no mówi się trudno, mówi się nic, więc jeśli chodzi o oszczędności pierwszego tygodnia, to tutaj mamy 0 złotych, z drugiego tygodnia też będzie raczej 0 złotych, no bo tak jak mówiłam, byliśmy na urlopie. Jak nagrywam ten filmik, to jest niedziela. Mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj dodać, byłoby fajnie. To byście mieli już od razu wyniki. Więc od 11 do 18 przebywaliśmy na urlopie i to jest już po prostu osobny filmik, w którym Wam nagram, jak to wszystko wyszło, ale już Wam mogę powiedzieć, że było fajnie i że naprawdę system, który tutaj zrobiłam, bardzo nam się sprawdził, więc tak by wyglądało podsumowanie pierwszego tygodnia. Poszło parę złotych na papierosy, na jedzenie też coś poszło, na paliwo również. Chcę tylko podkreślić, że mieszkamy z rodzicami, więc na jedzenie wydajemy takie, wiecie, dodatkowe pieniążki. To nie są główne pieniądze, które byśmy po prostu płacili i mieli, jakbyśmy mieszkali osobno, więc to są po prostu jakieś tam, wiecie, dodatkowe rzeczy. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o to podsumowanie tygodnia i tygodnia pierwszego, jest tak to wszystko mało wygląda i w ogóle. Myślę, że resztę pieniędzy, które tutaj zostałoby po odjęciu tych 500 zł, od 500 zł tej kwoty, to pewnie poszło na mojego małża, też żeby samochód zatankował i tak dalej, więc pewnie stąd poszły po prostu pieniążki. Jeśli chodzi o modę, no to w modzie tutaj raczej żeśmy nic żeśmy chyba nie wydali w pierwszym tygodniu. Uroda, tutaj też nie poszło nic, więc tutaj nie poszło nic. Jeśli chodzi o modę, no to moda też nic nie miała. I jeśli chodzi o kwestię nieplanowaną, to tutaj też te pieniądze zostały, więc te 250 zł tutaj, słuchajcie, w kopercie ładnie nam zostaje i czeka na przyszłe tygodnie. Tak, dokładnie, więc czeka to właśnie wszystko na przyszły czas, więc kochani, tak by wyglądało podsumowanie pierwszego tygodnia sierpnia. Wszystko tak, to nam nawet jakoś poszło fajnie. Będziemy się też widzieć na rozkładaniu pieniążków do kopert. Może nie jest tego jakoś dużo, ale zawsze coś, więc tutaj na razie nie zapisujemy, ile faktycznie wydaliśmy. Dowiemy się tego pod koniec miesiąca. Więc ja, kochani, Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy film. Jeszcze raz życzę wszystkim wygranym, przekazuję wszystkim wygranym moje gratulacje i bardzo się cieszę, że wygraliście. Bardzo, 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 bardzo. Resztę osób zachęcam do pozostania ze mną na dłużej, dlatego że tak jak już wspomniałam, konkursy będą jeszcze nie raz, więc będziecie mogli jeszcze nie raz wygrać produkty. Zachęcam do obserwacji mnie na innych platformach, dlatego że na innych platformach też będę robić osobno konkurs i na Instagramie, i na TikToku, to już Wam mogę zdradzić taki po prostu przedsmak, że będą. Dlatego nie przegapcie tych moich kont, bo myślę, że będzie warto. Kolejny konkurs, jeśli chodzi tutaj o YouTube'a, szykujemy na 1500 subskrypcji, więc zachęcam, kochani, subskrybujemy, komentujemy, żeby nasze filmiki poszły jak najdalej w świat, żeby jak najwięcej osób mogło z nami tutaj być i żebyśmy jak najszybciej mogli osiągnąć te 1500 subskrypcji, żeby ten konkurs następny był już szybko.
bo mamy już tutaj prawie 1100 osób, więc już niedługo, jeszcze zostało 400 osób, więc myślę, że jak tak dalej pójdzie, to pójdzie nam to całkiem sprawnie, więc no, trzymam kciuki za Was, wierzę, że dacie radę i że uda nam się osiągnąć te 1500 obserwacji i będę szykowała wtedy dla Was też fajny konkurs, a tymczasem żegnam się z Wami, idę obrabiać filmik i może mi się go uda już dzisiaj zamontować i Wam tutaj na YouTube'a wstawić. Jeśli tak, to będzie bardzo, bardzo fajnie, bo w poniedziałek już paczki Wasze wyjdą. Jeśli nie, to dodam go w poniedziałek i w poniedziałek też się postaram te paczki wysłać, no i później we wtorek. Więc ja, kochani, uciekam. Dzięki Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. W komentarzach możecie dać znać, co, jak tam u Was pierwszy tydzień sierpnia minął, jak tam u Was to wyglądało. Ja się z Wami żegnam. Buziaczki. I słyszymy się już niebawem w kolejnych filmach. Pa, pa!